Nie raportują służby, tak. Głos po posiedzeniu zespołu antyterrorystycznego, który zebrał się w związku z zamachem w Nicei. Minister zapewnił też, że służby przygotowane są do Światowych Dni Młodzieży. Służby nie raportują podwyższonego stanu zagrożenia, nie stwierdzają zagrożenia w Polsce. Jesteśmy solidarni z naszymi partnerami z Europy Zachodniej. Nie damy się zastraszyć. Jesteśmy przygotowani do organizacji Światowych Dni Młodzieży. Mamy odpowiednie narzędzia. Jest to ustawa antyterrorystyczna. Trwają przygotowania. One już w zasadzie są zakończone. Wszystkie służby raportują, że jesteśmy gotowi na przyjęcie pielgrzymów, na spotkanie z Ojcem Świętym na Światowe Dni Młodzieży. Do ataku w Nicei doszło podczas obchodu Dnia Bastylii. Ciężarówka wjechała w tłum ludzi. Zginęły 84 osoby, a 18 jest w stanie krytycznym. Wśród ofiar śmiertelnych są dzieci. Prezydent François Hollande oświadczył, że był to atak o charakterze terrorystycznym. 26 lipca rozpoczną się w Polsce Światowe Dni Młodzieży. Od 27 do 31 lipca będzie w nich brał udział Ojciec Święty Franciszek. Od dziś obowiązuje klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Ma ona uniemożliwić dokonywanie sztucznych i nie mających uzasadnienia gospodarczego czynności, za pomocą których firmy próbowałyby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe. Nowelizacja ordynacji podatkowej budzi obawy przedsiębiorców, pomimo zapewnień resortu finansów, że przepisy nie są zagrożeniem dla małych i średnich firm. W nowych przepisach wprowadzono bowiem zasadę, że klauzula będzie stosowana, gdyby korzyść uzyskana przez podatnika w wyniku kwestionowanych czynności przekroczyła w danym roku podatkowym 100 tysięcy złotych. Dr Marian Szałucha, ekonomista z Forum dla Wolności i Rozwoju, podkreśla, że warto przyjrzeć się funkcjonowaniu nowego instrumentu, by sprawdzić, czy klauzula przynosi spodziewane efekty. Wszystko zależy od tego, jak ten instrument będzie stosowany przez urzędników skarbowych. Ja nie jestem bezkrytycznym zwolennikiem klauzuli, ponieważ ona skupia się bardziej na duchu prawa niż na jego literze, a to z natury rzeczy daje pole do nadużyć przez urzędników, czy niekompetentnych, czy to działających ze złej woli, czy takich, którzy po prostu funkcjonują w obrębie niezbyt prawnego aparatu powołanego do egzekucji podatków w naszym kraju. Jeśli założymy, że nasz aparat skarbowy będzie coraz sprawniejszy i chciwszy, to taka klauzula przyniesie pozytywne skutki, ale tego warunku nie możemy być pewnymi. Ministerstwo Finansów, wprowadzając nowe przepisy, podkreślało, że działania zapobiegające nadużyciom podatkowym są zgodne z polityką Unii Europejskiej. W 2012 roku Komisja Europejska zaleciła państwom członkowskim wdrożenie rozwiązań, które mają zwalczać zagrożenia związane z unikaniem opodatkowania. W całej Polsce blisko 3000 razy interweniowała w nocy Straż Pożarna, a ponad 111 tysięcy odbiorców zostało pozbawionych prądu w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Taką informację podało dziś Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Działania straży polegały na usuwaniu połamanych drzew i wypompowywaniu wody z zalanych budynków i ulic. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwach wielkopolskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i śląskim. W Gdańsku woda wdarła się do tunelu dworca PKP w centrum miasta. Wstrzymany został ruch tramwajów. W stolicy województwa pomorskiego zalanych jest wiele budynków i ulic, między innymi ulica Słowackiego. Jesteśmy na ulicy Słowackiego. Tutaj cały czas napływa nam woda z górnej części ulicy. W dwóch miejscach mamy małą przerwę, która woda przelewa się górą i w ten sposób wydostaje się na ulicę. Ale z godziny na godzinę ta woda zaczyna bardzo znacznie opadać. Tu są zalane piwnice. W większości tutaj na tej dzielnicy, w większości to są zalane piwnice mieszkań i bloków. Mówił jeden z gdańskich strażaków. Nad całą Polską w ostatnich dniach przeszły gwałtowne ulewy i wichury. Wiele budynków uległo uszkodzeniu lub zostały zalane. W odpowiedzi na pilne potrzeby wielu poszkodowanych Caritas Polska zaapelowała o pomoc i rozpoczęła zbiórkę dla ofiar tragicznych w skutkach warunków pogodowych. Brytyjski minister do spraw Szkocji oświadczył, że mimo decyzji Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej, Szkocja nie powinna organizować drugiego referendum niepodległościowego. Oczywiście można by było przeprowadzić kolejne referendum w sprawie niepodległości Szkocji, ale kluczowym problemem jest to, czy powinno się je przeprowadzić, oświadczył minister. Minister podkreślał też, że korzyści, jakie czerpie Szkocja z przynależności do Zjednoczonego Królestwa, są spore. W
referendum 23 czerwca większość Brytyjczyków zagłosowała za wyjściem kraju z Unii Europejskiej, ale aż 62% Szkotów sprzeciwiło się w tym głosowaniu Brexitowi. Rząd szkocki zapowiedział, że zrobi wszystko, aby zapobiec wyjściu Szkocji ze wspólnoty i nie wykluczył powtórzenia swojego referendum w sprawie secesji od Wielkiej Brytanii. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni w dolinach górskich. Chłodniej tam od 15 do 17 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny zachodni. W porywach do 60 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale ciśnienie będzie rosło. To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej po aktualnościach dnia. Proszę Państwa, jesteśmy na Mazowszu, tutaj nad Wisłą w Warszawie. Warszawa jest moherowa, mówią. Dlaczego? No, po prostu uczciwie mówiąc, krakowskie przedmieście pełno kościółków. No, kościół na kościele jest, ale wiecie Państwo, Saska Kępa dzisiaj przejrzysta, pusto i zaraz będą korki. No są wakacje, ludzie się porozjeżdżali, wiecie Państwo. Trzeba umieć być u siebie w kościele na mszy. Więc tutaj tej całej Jadwidze Grabowskiej puszczam Radio Maryja, ale dzisiaj jej w ogóle nie wpuścimy, Jadwidzi Grabowskiej. Dlaczego? Dlatego, że ona po prostu nie daje nam spać. Wybrane problemy, tematy, jak Państwo sami słyszycie. Fon Lipski myślała, że dzisiaj się prześpi. Wczoraj leciała, gdzieś kogoś ratowała. Dzisiaj wcale nie spała, to już dwie noce. Biurokratów na Polskę. Tym razem nie możemy, nie możemy. Pomóż komuś, żeby nam po prostu niszczył. Więcej bezpieczeństwa. Ciekawe wywiady z ministrem Witoldem Waszczykowskim. Jak wyglądały negocjacje podczas szczytu NATO? O co jeszcze postulowała Polska? Sprawiedliwość to coś więcej niż paragraf. Profesor Piotr Jaroszyński odnosi się do prawdy i faktów procesu oraz wyroku wobec posła Tomczaka. Przeczytaj, pomyśl, wyjaśnij innym. Wakacje z kresami. Tym razem nasz dziennik zabiera nas nad Berezynę. Gdzie leży ta rzeka i jakie historie Polaków nad nią się działy? Opowiada dr Jarosław Szarek. Uratował obrazy. Franciszek Galera ryzykował życiem całej rodziny. W naszym dzienniku niezwykła historia uratowania w czasie II wojny światowej obrazów Jana Matejki. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. 10 minut po godzinie 13. Radio Koncita, Tok FM, Euro Koncita, Barbie Baby, Langström Extra. U nas najciekawsze rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy oryginalni. To, co jest w Piśmie Świętym, to, co jest w Biblii, to jest u nas. Państwo zobaczą, że system, jak to mówią, że się historia powtarza, system taki w pierwszym wieku, który był, jest bardzo podobny do systemu, który jest teraz w XXI wieku. Są faryzeusze, są saduceusze, różnią się między sobą jako system religijny, który miesza się z systemem ateistycznym, ale chodzi tutaj raczej o rządy królów tego świata. To się wszystko miesza. Państwo widzą, że ci nawet, którzy chodzą na tę mszę, nie wierzą za bardzo w ten kościół swój rzymskokatolicki, łaciński, a nie ma prawosławnego, nie ma Świadków Jehowy, nie ma mormonów, nie ma ewangelików. Nie ma. W
Rydzyka nie wierzą. To jeszcze w Rydzyka, to wiecie państwo, jego w ogóle traktują jako odszczepieńca. Piętnasty dzień miesiąca. Witam się z państwem, ojciec Piotr. Zapraszam na audycję aktualności dnia. Francja znów pogrążona jest w żałobie. Krwawy zamach we Francji wstrząsnął całą Europą, ale nie tylko, z całego świata płyną kondolencje i wyrazy współczucia. Swoje ubolewanie wyrazili także szefowie państw, którzy biorą udział w szczycie ASEM w Mongolii, w tym prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, pani premier Beata Szydło. Szanowni państwo, dzisiaj jest kolejny tragiczny dzień. Dowiedzieliśmy się, że w Nicei był zamach terrorystyczny. W tej chwili łączymy się wszyscy w bólu z narodem francuskim, chcę złożyć kondolencje w imieniu narodu polskiego dla narodu francuskiego, chcę złożyć kondolencje wszystkim ofiar, rodzinom ofiar. Tutaj na szczycie rozpoczęliśmy nasze spotkanie od minuty ciszy i wszyscy wyrażają ubolewanie, wyrażają ogromny żal i ból, ale też wielki gniew wobec tych, którzy nie potrafią powstrzymać swoich tak brutalnych, godzących życie ludzkie ataków. To są chwile, w których powinniśmy być wszyscy razem, w którym powinniśmy przede wszystkim myśleć o tych, którzy zginęli, o ich rodzinach, ale też to są momenty, w których powinniśmy bardzo wyraźnie i głośno mówić, że nie ma naszej zgody na terroryzm, nie ma naszej zgody na to, żeby niewinni ludzie ginęli. I zrobimy wszystko, ażeby powstrzymać to szaleństwo terroryzmu, które przetacza się w tej chwili przez Europę. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że dzisiaj to jest przede wszystkim ten moment, ten czas, kiedy powinniśmy modlić się za tych, którzy zginęli, myśleć o tych, którzy zostali osieroceni i być wszyscy razem. Właśnie, dajmy troszeczkę. To słowa, drodzy państwo, prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, pani premier Beaty Szydło, wypowiedziane w trakcie trwania szczytu ASEM w Mongolii. Widzicie państwo, religie to nie są religie, ale religie dostaną po głowie, bo Francja pogrążona w żałobie, to kolejny wszystko spadnie na religię. W listopadzie ubiegłego roku był Paryż, w marcu Bruksela, wczoraj Nicea. To jest problem związany z tym, z czym boryka się zachód Europy, podkreślał minister spraw wewnętrznych i administracji pan Mariusz Błaszczak. Dzisiaj odbyła się także konferencja prasowa z udziałem pana ministra. Proszę państwa, przed chwilą zakończyło się posiedzenie międzyresortowego zespołu do spraw przeciwdziałania zagrożeniu terrorystycznemu. Odebrałem meldunki złożone przez szefów poszczególnych służb. Służby nie raportują podwyższonego stanu zagrożenia, nie stwierdzają zagrożenia w Polsce. Jesteśmy solidarni z naszymi partnerami z Europy Zachodniej. Nie damy się zastraszyć, jesteśmy przygotowani do Organizacji Światowych Dni Młodzieży. Mamy odpowiednie narzędzia, jest to ustawa antyterrorystyczna. Trwają przygotowania, one już w zasadzie są zakończone. Wszystkie służby raportują, że jesteśmy gotowi na przyjęcie pielgrzymów, na spotkanie z Ojcem Świętym na Światowe Dni Młodzieży. W miejscach, w których gromadzą się ludzie w Polsce, jest więcej patroli policyjnych, patroli Straży Granicznej. Tak dzieje się już od wielu miesięcy, od czasu zamachów terrorystycznych w Brukseli.
utrzymaliśmy ten stan. Jest również przywrócona kontrola graniczna w strefie Schengen, a więc na granicy polsko-niemieckiej, polsko-czeskiej, polsko-słowackiej. Zawiesiliśmy mały ruch graniczny z obwodem królewieckim oraz z Ukrainą. Nasze służby działają. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie pielgrzymów, których serdecznie zapraszamy na Światowe Dni Młodzieży. To słowa pana ministra Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji w Radiu Maryja. Trwają aktualności dnia. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej. Witam serdecznie, panie doktorze, i pozdrawiam. Szczęść Boże. Szczęść Boże, również serdecznie pozdrawiam. Kolejny smutny dzień, zamach terrorystyczny, 84 ofiary, około 100 osób rannych. W tym roku, panie doktorze, to już 20 zamach terrorystyczny na świecie, w którym zginęło bardzo wiele osób, ale trzeci zamach we Francji. Widzimy ewidentnie, że Europa nie radzi sobie z terrorystami. Dokładnie tak, proszę ojca. Dramat Europy, można powiedzieć, trwa. Europa jest duża, no nie radzi, no nie powinno do tego dojść. Ale to przecież sekundy, drobna nieuwaga, niestety. To kolejny. Niech Państwo zobaczą, my też tutaj walczymy o spadek po Janku Witku i przy okazji goszczę Jadwigę, proszę Państwa, jako tę wielką Grecję. Baba ma 2 metry, chodzi jak koń w nocy, wali tymi drzwiami, ona niby sprząta, niby jest tą sprzątaczką, ale jako służebniczka diabła, no, taką złą robotę robi, a my nie możemy sobie dać rady. To znaczy, ja bym mogła sobie dać radę, ale nie mam ochoty, bo już drugą noc nie spałyśmy. Nawet von Lipski, hrabinę, von Lipski, kura znosząca złote jajka, von Lipski też nie może sobie dać rady. Drugą noc nie śpi. A jako kobieta 70-letnia, to chyba to nie można tak, prawda? I ta Jadwiga przyleciała z Ameryki, proszę Państwa. Ma tam męża Hindusa, 2 córki, które jedna studiuje, druga będzie studiowała. A ona tu walczy gdzieś 150 km stąd o spadek, o jakąś ziemię. I z tej chciwości swojej, tej pazerności przyleciała tutaj do Polski. I ona dzisiaj do sądu poleciała. Ja mówię, musisz się dołożyć na ciepłą wodę, na zimną wodę, na mieszkanie, na światło, albo na jedno w całości. No to ona wcale nie myślała, bo dostała zasiłek z OPS-u, dzięki temu, że tu koczuje, mieszka kątem, proszę Państwa, wcale nie myśli o żadnych pieniądzach. Chyba że jeszcze przed 14 odbierze, ale 150 km to ona w tej wewte nie obróci. Ona nie ma zielonego pojęcia o pieniądzach. Zbiera jakieś śliwki, jabłka. I tutaj tę Litkę von Lipski jako bezdomna karmi jakimiś resztkami. Zbiera pomidory, takie powijane. I tu tworzy. Ja mówię, tu nic nie będzie tworzone. Tu jest pustostan. Ja będę pilnować krowę. Będę pilnować. No, także widzicie Państwo. No, kiedyś, to ja pamiętam, przed burzą krowę brałam z pola na łańcuchu i takie pioruny były, aż bałam się, że po tym łańcuchu i po mnie i po krowie będzie. Ale naprawdę, bo siostry siedleckie, które mieszkały tam w Anglo-Ameryce Białystok, bo one tam sobie kupiły mieszkanie, ale 40 km tam mieszkały gdzieś na wsi, no to myśmy tam jeździły na wsi, one tam skąd miały dużo mięsa? Na wsi. I takie barany bez rogu były, trzeba to było łapać. Ja mówię, nie na moje nerwy, nie na moje chęci, nie na mój artyzm. Ale patrzę, że barany są bez rogów. No to były takie, były tak. Nie o to chodzi. One zawsze miały tam w Anglo-Ameryce Białystok pełno krojonego mięsa, szyneczki, boczki. Ale myśmy to jadły sobie tam, bo tam robiłyśmy też w Anglo-Ameryce Białystok spotkania takie religijne, gdzie taki jeden psychiczny przychodził tam z Alei Piłsudskiego, co się nazywała Aleja 1 Maja. Takie kulturalne spotkania a la biblijne.
No i tego boczku było szyneczki mięska dużo, no bo one mieszkały na wsi. I tak ja byłam tam chyba raz czy dwa, no pamiętam tę krówkę przyprowadziłam. Bardzo lubię krówki. I oto jest krówka u nas, proszę Państwa. No i w tej ogromnej wiosze, jak to jest ta Warszawa, na Mazowszu, jest ta krówka, proszę Państwa, tutaj u nas. I ona nawet na głowie ma białego misiaczka. Mówią Warszawa, że bracznica wielka, że tu majtkami handlują, że tu nie ma takiego obycia w sensie, że tylko handel jest. Tylko sprzedają te majtki, a kraść latają do USA, do Ameryki, bogaci ludzie, no to z chciwości wynika, wszystko mają, a do worków wkładają, do kufereczków, do schowków, do pudełeczek, wszystkiego im tutaj w Warszawie, w Polsce, a brakuje. Gdy jesteśmy pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem Gdańskim i Czechosłowacją. Także radio to KFM, Euro. Koncita, Barbie, Baby, Langstrom. Do kolejnych ataków walka dopiero się zaczęła. No ta narracja jest przerażająca. Oczywiście i to jak gdyby pokazuje też tę... Kiedyś mówili o terrorystach we Włoszech, prawda? Jak zabili jakiegoś mafiozo. Czy to mafiozo miał jakiś taki gang? Ale to jedna, dwie osoby, a to 100. 100, a jeszcze 150 rannych. Lepiej nigdzie teraz tak nie latać, nie jeździć, nie podróżować. Bo ta Anita, co wchodzi tam, gdzie drzwi się otwierają, jak to mówi Rysia, ona mówi, że w Warszawie to w lecie się nie siedzi. A wie, do czego siedzisz? Boją się ludzie jeździć, latać, próbować. No, policja na przykład w Niemczech, ani wymiar sprawiedliwości, nie były w stanie znaleźć i osądzić sprawców przemocy wobec kobiet, której na ulicach niemieckich miast dopuścili się imigranci. Ale nie byli w stanie, dlatego że po prostu są właśnie w tej matni tej poprawności politycznej. I bodajże tak, tydzień temu, 7 lipca, sąd w Polonii wydał dwa wyroki w sprawie molestowania kobiet w tym mieście. No jakoś znaleźli dwóch nieszczęśników, których postanowiono osądzić. Otóż tych dwóch imigrantów, jeden z Iraku, drugi z Algierii, skazani zostali na rozwięzienia w zawieszeniu i, proszę posłuchać, skierowani na kurs równouprawnienia, kurs równościowy. To ma być ta recepta Unii Europejskiej właśnie na ten islamski terroryzm i na te zagrożenie. I znów może pozwolę sobie jeszcze na jedną refleksję, proszę ojca. No, pozornie wydawałoby się dość odległą od tego wydarzenia, które miało miejsce, ale może warto przypomnieć, że wczoraj był dzień 14 lipca i w Nicei świętowano kolejną rocznicę rewolucji, wybuchu rewolucji francuskiej, która przecież oznaczała likwidację tradycyjnego ładu społecznego, likwidację katolickiej monarchii, zastąpienie właśnie tego państwa ładu cywilizacji europejskiej, chrześcijańskiego modelu państwa, państwem laickim, czyli po prostu nieładem antychrześcijańskim. A przecież rewolucja francuska to także jest ludobójstwo, czyli Wandea. A zatem rzecz najważniejsza to jest po prostu, w sensie tym pozytywnym, to jest po prostu powrót do, jak to mówimy już wielokrotnie, do źródeł, do tradycji łacińskiej, chrześcijańskiej, prawdziwie europejskiej. Bez tego oczywiście wszelkie inne działania będą działaniami nieskutecznymi. I jeszcze jeden aspekt, panie doktorze, z jednej strony bezradność, z drugiej strony napięcia dotyczące przebywających fal nielegalnych imigrantów. Grupa Wyszehradzka mówi stanowcze nie relokacji tak zwanych uchodźców. Wielka Brytania po referendum wychodzi z Unii Europejskiej i mówi, że będzie ograniczała przyjmowanie nielegalnych imigrantów na wyspy. No natomiast jakiś niesamowicie szaleńczy dyktat Francji i Niemiec. No i rodzące się pytanie, kiedy rzeczywiście Francja i Niemcy dojdą do świadomości, że ta ich sytuacja, ta ich polityka doprowadza tylko i wyłącznie do katastrofy Europy. No właśnie, przede wszystkim to polityka francuska i polityka niemiecka, ta polityka jak najdalej idącej otwartości,
na właśnie tych tak zwanych uchodźców, no, pokazuje, że Francja, Francuzi i Niemcy są właściwie, można powiedzieć, pierwszymi takimi ofiarami, czy w największym stopniu ofiarami właśnie tej polityki. W następnej kolejności, jeśli ta polityka się nie zmieni, będą przedstawiciele innych krajów, a także Europy Środkowej. Dlatego oczywiście to stanowcze stanowisko Grupy Wyszehradzkiej zasługuje absolutnie na szacunek, ale jest to po prostu też dbanie o własny interes narodowy, o własną tożsamość narodową i państwową, ale także europejską. Czyli postawa Grupy Wyszehradzkiej to nie jest postawa egoistyczna, ale postawa wpisująca się w tę postulowaną przecież przez przywódców Unii Europejskiej solidarność europejską i także postawa właśnie polskiego rządu, także te działania razem z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej się wpisuje. Nastąpiło wzmocnienie Grupy Wyszehradzkiej, to pamiętamy doskonale, to sprawa dotycząca przyjmowania nielegalnych imigrantów, panie doktorze, osłabiła Grupę Wyszehradzką, bo rząd pani premier Ewy Kopacz poszedł po linii francusko-niemieckiej. To był jeden z najgorszych, najbardziej powiedziałbym szkodzących w Polsce przykładów polityki zagranicznej w wydaniu Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, kiedy rzeczywiście złamano, niestety głosami i decyzją rządu polskiego, tę solidarność środkowo-europejską, solidarność Grupy Wyszehradzkiej, tak przecież bardzo, bardzo potrzebną. I to widać teraz właśnie po tym minionym czasie, po tym okresie minionym, jak ta polityka po prostu bardzo była szkodliwa, jak nieodpowiedzialna. I trzeba tutaj wyrazić absolutnie w tej chwili, powiedziałbym, zadowolenie, satysfakcję z tego, że nastąpiło wzmocnienie Grupy Wyszehradzkiej. I myślę, że to jest taki optymistyczny element i po prostu optymistyczny jakby akcent również w tym zagrożeniu, które w tej chwili występuje w Europie, że postawa właśnie Słowacji, Czech, Polski, Węgier jest tutaj postawą jednolitą i to daje szansę, jak już mówiłem, nie tylko dla naszych krajów, nie tylko dla Polski, ale i dla Europy. No ale tym niemniej, żeby nastąpiła radykalna zmiana, to po prostu musi nastąpić zmiana po prostu przywódców Unii Europejskiej, ale także no, nie da się zatrzymać tych destrukcyjnych procesów bez zmiany aktualnego modelu Unii Europejskiej. Musi nastąpić powrót po prostu do Unii Europejskiej jako w związku suwerennych państw narodowych, współpracujących oczywiście ze sobą ściśle, ale gdzie decydentami są właśnie rządy tych państw, a nie komisarze unijni, którzy chcą po prostu stworzyć tak zwane superpaństwo. I to, co jest chyba bardzo też takie charakterystyczne. Zawsze jak następuje kryzys w jakimś obszarze w Unii Europejskiej, to wówczas przywódcy Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemcy i Francja, dążą do jeszcze dalszego pogłębiania tej tak zwanej integracji. W tej chwili już się pojawiły po tym kolejnym zamachu więcej głosy ze strony właśnie tych decydentów brukselskich, żeby zmniejszyć integrację, żeby wprowadzić w sposób jeszcze dalej idący wspólnotowe na przykład prawo azylowe i skoordynować w jeszcze większym stopniu politykę właśnie wobec uchodźców. Panie doktorze, dziękuję za ten komentarz, dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja. Bardzo gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem rozmawialiśmy z panem doktorem Krzysztofem Kawęckim, wiceprezesem Prawicy Rzeczypospolitej.
to, proszę państwa, nie ma jak tego sprawdzić, bo to wcale niekoniecznie terroryści, że ludziom odbija. Przypomniało się, że jest takiej narodowości i dlatego państwa służy, temu państwu oddany jest.